Ekscelencjo, najdostojniejszy księża arcybiskupie, panie premierze, szanowna rodzino Grażyny Langowskiej, szanowni państwo. Grażyna Langowska była działaczką opozycji, działaczką Solidarności, była więźniem politycznym, była posłanką, była działaczką Porozumienia Centrum, później AWS Prawica, ale przede wszystkim była osobą, powiedziała już o tym jej córka, o bardzo sprecyzowanych poglądach, a także osobą o silnym charakterze. Osobą, która rzeczywiście potrafiła wpływać na innych, która potrafiła nawet tych, którzy stali w różnych hierarchiach politycznych wyżej niż ona, stawiać na baczność. Miała w sobie taką siłę, miała w sobie taką zdolność i miała w sobie taką głęboką uczciwość, która nakazywała jej przede wszystkim domagać się jasnego stawiania spraw. Nie znosiła kłamstwa i bardzo często interweniowała, jeżeli dwie osoby o tej samej sprawie powiedziały co innego, to doprowadzała do konfrontacji. Nawet w sensie partyjnym swoich przełożonych. Ja sam byłem, można powiedzieć, w tej sytuacji. Była kimś, kto czynił nasze ówczesne środowisko, klub parlamentarny, klub powstały z OKP, w ramach rozpadu OKP, czymś żywym, czymś, co funkcjonowało i w wymiarze politycznym, ale także w tym takim zwykłym ludzkim wymiarze, wymiarze, który ma bardzo często wielkie znaczenie, gdyż odnosi się do wartości. Grażyna była osobą, która te wartości, można powiedzieć, nosiła w sobie, ale w taki sposób, że inni to odczuwali. I rzeczywiście, tutaj znów odwołam się do pani, miała sprecyzowane poglądy. Była, jak już mówiłem, osobą Solidarności, była człowiekiem Solidarności, ale zdawała sobie sprawę z tego, że popełniane są różne błędy, że niektórzy działają w nieco innych celach niż te deklarowane, że między deklaracjami a rzeczywistą praktyką polityczną jest niekiedy różnica, niekiedy wielka różnica. I dlatego już w lecie 1989 roku uczestniczyła w pierwszej zapomnianej, dziś mało znanej, może w ogóle nawet nieznanej inicjatywie podjęcia działań w kierunku jakichś zmian. Zmian, które można najkrócej określić tak. Okrągły stół to było dobre posunięcie taktyczne, ale okrągły stół i te ograniczone wybory to w żadnym wypadku nie może być fundament nowego ustroju Polski. Polska potrzebuje demokracji. Polska potrzebuje prawdziwego pluralizmu. Jedno środowisko nie może domagać się monopolu na władzę, monopolu na autorytet, monopolu na prestiż. I właśnie ten pogląd zaprowadził ją nieco później, po kilku miesiącach, do najpierw tego, co poprzedziło powołanie Porozumienia Centrum, a następnie do partii, wreszcie do klubu Porozumienia Centrum. I tam właśnie była taka, jak przed chwilą mówiłem. Była kimś bardzo ważnym, kimś, z kim się liczono, kogo szanowano i kogo się nawet, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, nieco obawiano. Przyszedł rok 91, szczególnego rodzaju ordynacja wyborcza, która nie czyniła
wszystkich równymi w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o szansę na wybór i nie dostała się do parlamentu, ale działała dalej, tym razem jako kurator oświaty. Nie mogła utrzymać tego stanowiska do końca tego okresu, najpierw rządów ludzi z Lewicy Solidarnościowej, a później już po prostu rządów SLD i PSL-u. Ale przez dobrych kilka lat pełniła tą funkcję, broniąc tych wartości, z którymi była tak związana, właśnie w tej sferze, która była jej najbliższa, którą najlepiej znała, w sferze oświaty. Później do parlamentu wróciła za czasów AWS-u i tam też szła w tym samym kierunku. W tym samym kierunku, chociaż w pewnym momencie nasze drogi się rozeszły, ale to nie było rozejście się w sferze wartości, tylko w sferze oceny szans tego, co jest możliwe, która droga prowadzi do tego celu, który był wspólny, to znaczy do sprawiedliwej, uczciwej, rzeczywiście demokratycznej Polski. Okazało się, że droga, którą wybrała przede wszystkim, jak sądzę, z pewnej jeszcze innej cechy, którą miała, to znaczy lojalności, nie okazała się tą, która przyniosła ostatecznie sukces, ale to w najmniejszym stopniu nie podważa tego, co uczyniła w życiu, tego, kim była i czym była dla innych. Była kimś tak ważnym, że ten dzisiejszy dzień, to uczczenie jej pamięci, to utrwalenie jej pamięci i ten dzisiejszy dzień, w którym powstaje nagroda jej imienia, jest czymś, na co naprawdę zasłużyła. I czymś, co będzie utrwalało nie tylko pamięć o niej, ale będzie utrwalało także to wszystko, co wiąże się z walką o wartości. Wartości dziś bardziej jeszcze zagrożone niż za jej życia. Odeszła przedwcześnie, mogła przecież dzisiaj być z nami, mogła jeszcze wiele lat być z nami. Odeszła, można powiedzieć, o dziesięciolecia przedwcześnie. Ale pozostanie pamięć i bardzo dobrze się stało, że ta pamięć będzie utrwalana. Bo o takich ludziach jak Grażyna trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, bo oni stanowią coś, co by można było określić jako utrwalanie, ale utrwalanie poprzez ludzi historii. Zawsze w historii o jej biegu decyduje ta aktywna mniejszość. Ona należała nie tylko do tej aktywnej mniejszości, ale nawet do tej jej najbardziej czynnej części. I w ten sposób wpisała się w dzieje Polski, w dzieje naszego narodu i to wpisała się pięknie. Była osobą szanowaną, szanowaną tutaj na tej ziemi, szanowaną w swoim warszawskim środowisku, ale ten szacunek to można powiedzieć za mało. Potrzebna jest pamięć. Potrzebna jest pamięć, która pozostanie na zawsze. Powtarzam, jej przedwczesna o dziesięciolecie śmierć była tragedią, ale dzisiaj czynimy coś, co z tej tragedii nawet zrobi, uczyni coś wartościowego, coś trwałego, coś, co będzie nas wspierać w tej walce, w której tak pięknie uczestniczyła. Dziękuję bardzo.